On wrócił i terroryzuje Wojanowice. Zrobił coś strasznego, zaraz wam wszystko pokażę, ale muszę wam naświetlić, że jakiś czas temu dostałem takie zadanie od niego. Kazał mi tak rozwalić, podpalić dwa domki. I te dwa domki podpaliłem, rozwaliłem całe i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, w miejscu tych domków powstały kolejne domki, ale ja już ich nie wybudowałem. I najlepsze jest to, że one wyglądają typowo, jakby wybudował je sam on. Wyglądają tak strasznie, że naprawdę pierwsze, co mi przyszło od razu na myśl, to włączenie jak najszybciej nagrywania i jak najszybciej rozwalenie tych domków, bo ja takich domków u siebie na Wojanowicach nie chcę. W ogóle co to ma być, że on buduje własne domy na mojej wiosce? Tak być nie może. I słuchajcie, my się dzisiaj z nim rozprawimy, rozwalimy te domki, ale na samym początku oczywiście subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem. Ponad 50% osób nie subskrybuje kanału, a jest to mega, mega, mega ważne. A nawet jeżeli subskrybujesz, to sprawdź, czy masz zaznaczony dzwoneczek i zaznaczenie, że chcesz otrzymywać wszystkie powiadomienia, bo teraz sam widzisz, ile mordeczko się dzieje. Naprawdę strasznie dużo się dzieje, więc subskrybuj kanał. Teraz uwaga, zabawimy się w zabawę w 3 sekundy. Masz 3 sekundy na zostawienie subskrypcji i zaznaczenia, że chcesz otrzymywać wszystkie powiadomienia. Mam nadzieję, że ci wyjdzie. Uwaga, 3, 2, 1 i mam nadzieję, że pykło. Dobra, a my teraz co? No lecę wam pokazać, jak to wygląda, te domki. Pierwszy, o no właśnie tak. Pierwszy jest od razu mojego domku. Widzicie, od razu po lewej tutaj. Patrzcie na to. Co to jest w ogóle? Jakie straszne. Tutaj takie okna czerwone. To dokładnie przypomina to coś, co tam jest na górze, widzicie? To coś dokładnie przypomina. Czyli to ewidentnie musiał on wybudować. I właśnie, patrzcie na to. To jest jeszcze lepsze. Spójrzcie, tutaj jest napis on taki podpalony. Nie wiem, ten on chyba naprawdę tutaj już odwala manianę. Wbija na serwer, na moją wioskę i odwala takie rzeczy. Nie no, to będziemy musieli sobie wszystko zniszczyć. Ja tutaj mam troszeczkę wełny, więc ja zabieram się za niszczenie tego, bo ja takich rzeczy na Wojanowicach nie chcę. Zaraz was również oprowadzę po tych domkach, które on wybudował, bo one również są naprawdę, naprawdę straszne. Na szczęście tylko dwa, ale mam nadzieję, że kolejnych domków nie będzie, jakby wiecie, stawiał i tak dalej. Ten wieżowiec, spójrzcie, już jest prawie calutki czerwony. Miejmy nadzieję, że tego wieżowca również nie przerobi. To byłoby straszne. Serio. To ja bym nie chciał czegoś takiego. Dobra, podejdźmy sobie do tego domku. Dokładnie wam pokażę, co i jak. Jak widzicie, w ogóle nie ma drzwi. Są kraty, więc nie ma jak się dostać do środka. Jedyne, co mi pozostaje, no to właściwie tylko rozwalenie tych krat. Więc uwaga, cyk, cyk, okej. I spójrzcie, w środku tak to się prezentuje. Jest kompletnie pusto. Nic tutaj nie ma. A kiedy wchodzimy na górę, no właśnie, też jest pusto. Nic kompletnie też nie ma, jedynie co to takie wieżyczki i można obserwować tutaj, co się dzieje naokoło. I boję się, że jeżeli on podpali te tutaj na przykład ten tutaj na przykład, wiecie, domek, ten tutaj domek, ten cały wieżowiec, jeżeli one spłoną, to na ich miejsce powstaną domki, ale jego, i on tak jakby przejmie tą wioskę. Ja się tego najbardziej boję, że on chce przejąć Wojanowice i zrobić tutaj swoją własną wioskę, no bo jak widzicie, to są jego domki, ja ich nie wybudowałem, to jest po prostu wszystko wybudowane przez niego i to mnie najbardziej przeraża, że on sam własną ręką Geralt, ty zamiast bronić naszej wioski, to ty się kręcisz w kółko. Dobrze się czujesz, Geralt? Dobrze się czujesz? No chyba nie. No, więc słuchajcie, golemy mi nic nie pomagają, nic nie bronią, nikogo na serwerze w ogóle nie ma, nikogo nie mogę zawsze zauważyć, nigdy nie widziałem tego całego on na serwerze, nigdy. Słuchajcie, w ogóle konie tutaj są uwolnione, tutaj były wcześniej przecież te takie płotki, one tutaj były, więc dziwne. Tam jest kolejny domek i tamten domek jest już w ogóle ogromny i straszny. Zanim tam pójdziemy, oczywiście zachęcam was do wbicia na sklep na wojanshop.pl i dołączenie do teamu Wojana do białego rana. Teraz, kiedy ten on grasuje, no po prostu team Wojana musi się zgrać razem, po prostu trzymać się, więc słuchajcie, jeżeli chcecie być w teamie Wojana do białego rana, na dole w pierwszej linii opisu macie sklep, możecie kupować sobie gadżety Wojana, na przykład takie kozackie opaski, breloki tutaj z moim skinem 1:1, które na przykład możecie przyczepić do swojego plecaka, na przykład właśnie z Wojan Teamu, które są również dostępne w opisie. I patrzcie, tutaj jest takie idealne miejsce. O tutaj, patrzcie, na tym tutaj suwaku możecie sobie również taki brelok zaczepić na plecaku i mieć właściwie cały po prostu zestaw Wojana do białego rana. Dodatkowo są koszulki i nie tylko. Wbijajcie, naprawdę warto. No dobra, my już sobie tutaj pójdziemy. I spójrzcie, no to już ten domek aż się wysuwa z tych innych domków, jest tak duży, patrzcie, ja cię kręcę. Co to ma być? Co to ma być? I też oczywiście, o, a w środku jeszcze creeper. Świetnie, nie? Świetnie. Ej, czekaj, słyszałem creepera jak spada.
Okej, dziwne. A nie, to może te były. Dobra, o tu creeper, lamusie ty. Chodź tu, no, wyłaź. Okej, dobrze, kozacko. W sumie mogłem go nawet zostawić i bym tutaj to w środku zdetonował, bo i tak mamy plan je rozwalić, te domki. Nie ma opcji, że on będzie budował domki w mojej wiosce. Patrzcie na to, o której wchodzimy. Znowu jest pusto i wchodzimy na górę. Też są te wieżyczki, patrzcie, wszędzie postawione. Ale najbardziej mnie przeraża to, jak te domki są takie masywne. No spójrzcie, jakie one są ogromne. No, patrzcie, przecież one aż tutaj się nie mieszczą, no. Ja nie wiem jak, nie wiem jak on w ogóle je tak robi przeogromne, serio. To jest aż straszne, wiecie co. Ja zabieram od razu jak najwięcej TNT i lecę je kompletnie rozwalić. Nie zgadzam się na takie rzeczy u mnie w wiosce. Więc gdzie jest TNT? Dawaj mi to TNT, tutaj gdzieś było? Nie, to chyba tutaj w magazynie. O tak, tutaj mamy TNT, więc zabieram dodatkowo jeszcze jakieś, o, pochodnie redstone, albo nie, weźmiemy sobie zapalniczkę, proszę bardzo. I jazda z tematem, rozwalamy to normalnie, nie ma opcji, że mi tu on będzie grasował, jazda z tobą. Dobra, czekaj, na samym początku zaczniemy od góry, tutaj postawimy sobie, niech będzie jedno póki co TNT, cyk, niech będzie, pyk, okej, i kabum, lecisz, okej. Dobra, teraz tutaj TNT. Nie będziesz mi tutaj stawiał on, ty głupku jeden, takich rzeczy. O nie, Geralt dostał. Ale ten Geralt i tak nie broni naszej wioski, więc słuchajcie, należy mu się normalnie za to. Dobra, tutaj też podpalamy. Tutaj też podpalimy. Tu. Miejmy nadzieję, że to nie przesadzi. Oh boy, no na serio? No na serio? Musiałem zginąć. I jeszcze raz. No jeszcze co rozwaliłem to? Nie, no przesadziłem teraz. Ale jestem lamusem totalnym, no. Ja chciałem, żeby to tak ładnie wybuchło, a nie w ten sposób. I spatrzcie na to, to wszystko całe rozwalone. Dobra, wiecie co? Nie. To musimy koniecznie odbudować, bo to nie może tak wyglądać. Ale czekaj, troszeczkę tutaj złapałem tych bloków żelaza, więc może się uda. Raz, dwa, trzy, cztery. Idealnie, dobra, udało się. I teraz patrzcie. Położymy tutaj zieloną wełnę. Zero czerwonej wełny, elo. Zaraz w ogóle mam plan tą czerwoną wełnę przerabiać też na jakiś inny kolor, bo ja takiego czegoś nie chcę. Dobra, to rozwalamy już kilofem. Nie będę tutaj już aż tak przesadzał z tym TNT, bo sami widzieliście co to było. Ale patrzcie, cały domek został zniszczony. Ja mam po prostu mnie to nie obchodzi jego reakcja w ogóle na to. Jeżeli on się zdenerwuje, proszę bardzo, denerwuj się. Nie obchodzi mnie to, gościu. Niszczysz mi moją wioskę, a dodatkowo jeszcze budujesz na niej swoje rzeczy. Ja takiego czegoś tolerować nie będę. Więc to już mam kompletnie wyrąbane, co on mi może zrobić. Nie, nawet mnie to nie interesuje. Słuchajcie, ja robię swoje. Tutaj zabudowuję, patrzcie, będzie pięknie. Znowu, cyk, okej, pięknie. Tutaj też sobie zabudujemy. I proszę państwa, proszę spojrzeć tylko na to, proszę bardzo, jest jak nówka tutaj teren cały, widzicie? Jak nówka, tutaj jeszcze w ten sposób. No i proszę bardzo, tutaj sobie wybudujemy własny piękny domek, a nie jakiś taki on, dom on. A to nie, to zabudujemy również zieloną wełną. Cyk. Okej, sprawdźmy, czy nasze tutaj wszystko przeżyło. Tak, przeżyło, okej, dobra. No dobra, jeden domek rozwalony. Tak swoją drogą widzicie, tutaj jest mega dużo miejsca, więc coś sobie tutaj postawimy. Ej, tutaj brakuje jeszcze. A, tych bloków tutaj brakuje, dobra, cyk, tutaj. I tutaj, dobrze. Już wszystko naprawione, teraz idziemy do drugiego domku, który też zniszczymy. I miejmy nadzieję, że w sumie, jeżeli on się na nas zemści za to, że niszczymy jego domki, pewnie się zemści, ale... Nie, ja tam nie będę wykonywał żadnych kolejnych jego zadań, jeżeli to tak ma wyglądać. Ja, póki co wykonałem każde jego zadanie, sami widzieliście przecież, co nie? A on, mimo to, no odwala tutaj taką manianę. Oh boy, ja zaraz zginę. O! Bom, dobra, poszły kolejne dwa wybuchy, dobra. Ten domek też już jest praktycznie cały rozwalony, więc widzicie, on tutaj naprawdę odwala głupie rzeczy. Ja na to pozwalać nie będę. Dobra, cyk, teraz tutaj jeszcze. Wow, ten domek będzie trudniejszy troszeczkę do zniszczenia, bo sami widzicie, jaki on jest przepotężny. Więc ja tutaj tak będę stopniowo to TNT rozkładać. Cyk, okej, cyk. I patrzcie na to teraz. Siup. Proszę bardzo. Ole, wybuchy. No i patrzcie, idealnie w sumie wszystko się ułożyło, wybuchło, pięknie. Jeszcze tutaj postawimy. Wow, tutaj też wybuchło. Dobra, o nie, ten domek troszeczkę wybuchł. Ale dobra tam, mamy na szczęście budulec, więc spoko, to naprawimy.
Gdzie by tutaj jeszcze postawić? W tym miejscu postawimy, patrzcie. Tutaj jest idealne miejsce na TNT, więc proszę. Jeszcze w tym miejscu postawimy. I czy to się rozwali? Tak, rozwali się, elo. Dobra, to też rozwalamy. Ten domek w sumie jest cały rozwalony praktycznie, więc już nie ma sensu go właściwie, tak wiecie, uważać na niego. Dobra, jeszcze to, cyk, cyk, cyk. No i napiszcie mi, co ja powinienem właściwie robić teraz, jeżeli takie domki się pojawiają. Czy ja powinienem je niszczyć, czy ja dobrze robię, czy powinienem je zostawić? Nie wiem, napiszcie na dole w komentarzach. Moim zdaniem ja dobrze robię. Wow, jaki tutaj wybuch w ogóle był. Ojojoj, tutaj akurat przesadziłem, słuchajcie, moim zdaniem. Ale dobra, ten domek sobie tylko tutaj odbudujemy troszeczkę. Mamy na szczęście, wow, ile dirtu. Lol, skąd ja mam tyle dirtu? Cyk, 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 cyk. Tutaj, 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 tutaj dirciol. Tutaj, pięknie ludzie. Pięknie będzie. Pięknie, ja wam to mówię. Wojanowice odbudujemy. Nie będziemy pozwalać na to, żeby ktoś, jakiś bambol tutaj budował takie rzeczy. Tak, on to bambol. Będę go normalnie przyzywał ile chcę. On to bambol, głupi bambol. Dobra, cyk, cyk, dobra. Teraz z tej strony cyk, cyk, cyk. I teraz tutaj, raz, dwa, trzy. Tutaj wieżyczki, zielone oczywiście, nie czerwone. Dobra, cyk, 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 okej. I cyk, dobrze, pięknie. Patrzcie, odbudowany ten domek. Tutaj również jest bardzo ładnie. Jeszcze tylko te tutaj pojedyncze bloczki rozwalimy. I te w temacie. Już się ich pozbyliśmy, tych domków. Już nam tutaj nie będą przeszkadzały. Wyglądały strasznie, ale już nam szpecić Wojanowic nie będą. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Napiszcie w komentarzu, czy podzielacie moją po prostu reakcję na to. No bo moim zdaniem ja szczerze no nie chciałem takiego czegoś tutaj zostawiać na Wojanowicach. To jest ewidentnie znak tego, że on chce opętać Wojanowice i je przejąć. Więc na to nie pozwolimy na pewno. Nie, 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 nie. Jeżeli on ma taki plan, a ja wykonuję jego zadania, a on coś mi takiego robi, to ja się nie zgadzam i już więcej zadań nie będę wykonywać. To jest strajk, to jest koniec, słuchajcie. Następnym razem jak da mi jakieś normalnie zadanie albo cokolwiek, to po prostu go chyba po prostu kopnę i elo. Leć sobie, dobra. To już dokończyliśmy prawie, cyk, 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 cyk. Okej, i spójrzcie na to, jak nowe. Jak nowe, widzicie? Kozacko. Wszystko pięknie, ładnie już jest jak wcześniej. Więc mam nadzieję, że coś takiego wam się podobało. Jak tutaj to wszystko naprawiłem. Nie ma żadnych nowych zadań, więc dobrze. Tamto jeszcze mam plan jeszcze rozwalić. Tak, jeszcze to rozwalimy. Więc subskrybujcie kanał, żeby nic nie przegapić. Świnka Halinka was do tego mega mocno zachęca. Halinka, zasubskrybujcie kanał, tak mówi. Poza tym wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl po kozackie gadżety, rzeczy z Wojana Teamu, normalnie Teamu Wojana do białego rana. Zapraszam bardzo serdecznie, pierwsza linia w opisie, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Puu!